W sprawie pana Rostowskiego, to postać tajemnicza. Był taki artykuł w naszym dzienniku swego czasu na ten temat. Pewnie pani też czytała ten artykuł. No, ja tyle wiem, ile przeczytałem z tego artykułu. Pan Rostowski ma obywatelstwo brytyjskie, ma obywatelstwo polskie, nie miał, kiedy został ministrem, nie miał PESEL, polskiego paszportu nie miał. Postać rzeczywiście zagadkowa, jest nagradzany przez różne tam instytucje finansowe, światowe. A w Polsce, co robi z finansami publicznymi, zadłużył Polskę blisko 1 bln zł zadłużenie wynosi naszego kraju. To jest zadłużenie, które będziemy spłacać przez pokolenia. Budżet na rok 2013 to jest miara kompetencji pana Rostowskiego. Pod koniec ubiegłego roku mówił, że to świetny budżet. Co w tym budżecie mamy? Bezrobocie 13% ma wynosić. Dziś już wynosi 14%, ma wynosić 13%. Ma podobno spaść w bezrobocie. Kiedy spadnie to bezrobocie? Sezon budowlany nam się rozpoczyna, a GUS podał, że o 1/4 mniej pozwoleń na budowę wydano w tym roku niż w roku ubiegłym. Nam się sezon budowlany rozpoczyna. O czym to świadczy? O tym, że będzie mniej inwestycji, a więc, że wyższe bezrobocie. Ludzie nie mają pracy. Wzrost gospodarczy. 2,2 PKB w tym roku. Jeżeli będzie dodatni, to będzie sukces. No i teraz minister Rostowski mówi, że być może trzeba będzie nowelizować budżet. A jeszcze kilka miesięcy temu mówił, że to świetny budżet. Po prostu jest niekompetentny. Tajemnicza postać i niekompetentna postać. Człowiek, który przejdzie do historii naszego kraju jako ten, który popsuł finanse publiczne. Proszę Państwa, co się dzieje w sferze właśnie finansowej, system podatkowy? Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy, nowy system podatkowy, wyeliminować interpretacje podatkowe. 150 tysięcy interpretacji podatkowych. Rzeszy ludzie, którzy są przedsiębiorcami, trudno im się połapać w tym, w jaki sposób mają się rozliczać. To są pułapki nastawione właśnie na nich. I potem mamy do czynienia z takimi przypadkami, jakie ostatnio zostały opisane w filmie Układ Zamknięty. Nie wiem, czy Państwo widzieliście ten film. Ja nie chcę reklamy robić, ale tego filmu. Natomiast on pokazuje, jak nieuczciwy prokurator, to jest też część wymiaru sprawiedliwości, nieuczciwy naczelnik Urzędu Skarbowego mogą doprowadzić do bankructwa, mogą zrujnować każdego. No to jest taka siła. O ile jeszcze z prokuraturą można bardzo szybko tą zmianę przeprowadzić, znaczy ta zmiana powinna polegać, otóż na powrocie do połączenia Urzędu Ministra Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Świętej pamięci prezydent Kaczyński, kiedy minister sprawiedliwości prokuratorem generalnym trochę potrząsnął tym towarzystwem. Teraz prokurator generalny odpowiada przed historią, przed nimi. Przed Sejmem nie odpowiada. Może robić dokładnie to, co chce. A więc to tyle mogę powiedzieć na temat pana Rostowskiego. Z całą pewnością ten pan nie powinien sprawować żadnej funkcji państwowej w naszym kraju. My w poprzedniej kadencji składaliśmy wniosek o odwołanie pana Rostowskiego, no ale PO z PSL-em wspólnie, a jeszcze został teraz, wicepremierem. Tak, za jakie zasługi? Czy to zostało ustalone tam w waszych czasach? A widzi pani, to jest dobre pytanie, ale to nie oznacza, że tego nie można zmienić. Jakkolwiek by nie było, to nie oznacza, że nie można tego zmienić. Jeszcze raz się powołam na przykład Węgier. Przecież tam te instytucje finansowe, obce, nie węgierskie, były wściekłe na Orbana, kiedy opodatkował telekomy, kiedy opodatkował banki. Zrobił to. Dlatego, że dba o interesy Węgrów. W Polsce też to trzeba zrobić. Proszę Państwa, jeżeli się dba o swoje interesy, to czasami komuś się trzeba narazić. Tak to jest w życiu. Ale żyjemy w cywilizowanym świecie, jak widać można. Tylko trzeba mocno, twardo bronić naszych interesów. Tak robił premier Jarosław Kaczyński, tak robił świętej pamięci prezydent Kaczyński. I co, czy byli nagradzani przez prasę niemiecką, wręcz przeciwnie, byli atakowani przez media niemieckie. Ale dlaczego?
dlatego że wymagali. Że wymagali. A Donald Tusk jest chwalony, Rostowski jest chwalony, nagrody jakieś przyznają. No ale co z tego wynika dla Polski? No nic, nic konkretnego. Także możemy to zmienić, to zmienimy. Nie? To Prawo i Sprawiedliwość to zmienimy. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe. Spółdzielnie mieszkaniowe, no mamy do czynienia z tym, że na czele spółdzielni mieszkaniowych są często panowie, którzy są tam od wielu, wielu lat, którzy się okopali, którzy są niekontrolowani przez spółdzielców, bo nie sposób ich skontrolować. My złożyliśmy projekt ustawy, który daje bezpośrednią możliwość wyboru prezesa. Dziś to wybiera, jest to wybór pośredni, więc najpierw trzeba wybierać delegatów. To wszystko, ten system jest tak skomplikowany, żeby zapewnić prezesom no, większą władzę. A więc trzeba to po prostu zmienić. Musi być większa kontrola spółdzielców i to realna kontrola spółdzielców nad prezesami. Projekt odpowiedniej ustawy został złożony. I trzecia sprawa wyborów. Otóż ja przyznaję, że w 2011 roku nie wyszło nam zorganizowanie Korpusu Obrony Wyborów. No, to jest fakt. Dlaczego? Dlatego, że zbyt mało ludzi zaangażowaliśmy. Dlaczego zbyt mało ludzi zaangażowaliśmy? Bo było zbyt mało chętnych. Tu trzeba się zaangażować. Jeżeli chcemy wolnych, uczciwych wyborów, to tak jak w roku 1989, kiedy Solidarność przeprowadziła alternatywny sposób liczenia głosów, tak trzeba to zrobić teraz. W każdym lokalu wyborczym musi być mąż zaufania. Więcej. Dwóch. Tak jest. Jeszcze musi być wsparcie. Muszą to być ludzie przeszkoleni, ale ludzie też o silnym charakterze. Tacy, którzy no, nie ustąpią wtedy, kiedy zobaczą, że są jakieś nieprawidłowości. Bo zapewne ci, którzy chcieliby tych nieprawidłowości dokonać, powiedzą im, no to już idź do domu. No to już wszystko skończone, tak, czy tam... No już może sobie pójść, to już wszystko jest załatwione. No i może taki człowiek, który ma słaby charakter, powie, no dobrze, ja nie będę się narażał. Wiecie Państwo, to jest szczególnie groźne w małych gminach. W małych gminach gdzieś tam daleko, gdzie no niestety takie sitwy lokalne są bardzo silne. Ci ludzie, ci mężowie zaufania muszą mieć też pewność, że w środku nocy, kiedy zobaczą, że coś złego się dzieje, mogą zadzwonić i dostaną wsparcie. Dostaną wsparcie, że przyjdą inni obywatele, którzy będą się dopominać tego, żeby wezwać policję, żeby zareagować, gdy dzieje się coś złego. No i trzeba stworzyć alternatywny sposób liczenia głosów. A więc trzeba sumować te wyniki, które są wywieszane na drzwiach lokali wyborczych, i porównać z tymi wynikami, które nawet na tych ruskich czy jakichś innych serwerach są obliczane. Jeżeli będzie różnica, no to będziemy wtedy mieli podstawę do tego, żeby zaskarżyć te wyniki, bo będziemy mieli dowody. Dowody polegające na protokołach z konkretnych komisji wyborczych. Tylko to jest olbrzymia praca. To jest olbrzymia praca i wymaga zaangażowania olbrzymiej liczby ludzi. Olbrzymiej. Ale jeżeli my chcemy, tylko ja mam pytanie, czy Państwo też chcecie? Jeżeli tak, no to proszę się zaangażować. No trzeba poświęcić trochę czasu, nawet dużo czasu trzeba poświęcić, no ale wtedy będziemy mieli podstawy, żeby żądać. Będziemy mieli podstawy, żeby żądać. Proszę.